Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj witajcie w drugim odcinku, jak montować Filmora filmem. I dzisiaj wam pokażę, jak zrobić efekt jak Xerox, czyli z tym białym green screenem, z white screenem i innymi efektami. Więc chyba możemy zaczynać jeszcze tutaj pod ostatnim odcinkiem, pierwszym z tej serii, jak montować film. Dobiliście tyle łapeczek w górę i tyle wyświetleń, za co wam mega dziękuję. Dzięki temu jest to mój najpopularniejszy film na kanale. A tu standardowo macie trzy ostatnie osoby, które zasubskrybowały kanał. Bardzo wam za to dziękuję, a teraz zapraszam was do oglądania. Części, klikamy import media files i importujemy swoje filmy. Tutaj wchodzimy w dokumenty. O, ja mam swoje już nagrane filmy. Nie, możemy nacisnąć na przykład ten, nie wiem, co jest, na przykład nacisnąć. Tylko dodamy jakiś większy film, dłuższy trochę, żeby można się było z nim dokupować. A tu też na 7 sekund nie zda. Dobra. Zakładkę Sample Colors. Dobra, ja już znalazłem jakiś 10-minutowy, tutaj 12-minutowy film do pocięcia. Nieważne, co to jest za film, tylko wam pokażę przykład. Dobra, to na co... Co na początku klikamy? Klikamy w tą drugą zakładkę, dajemy na początek black przez chwilę. I ten black musimy sobie przesunąć i dać mniej więcej tu, nacisnąć prawy przycisk myszy i nacisnąć lewy przycisk myszy split. Ok, teraz dajemy sobie white. I white dajemy gdzieś, o, też tak. Prawy przycisk myszy, lewy split. O Boże. I klikamy prawy przycisk myszy delete. Teraz najważniejsze. Dajemy tu nadal, przyciągamy lewym przyciskiem myszy overlays i dajemy ten filtr cinema, żeby to wyglądało jak w filmach Xerox. No. I mamy takie coś, taką wstawkę. I teraz musimy idealnie, jak macie swoją muzyczkę, co nie? Musicie go ją idealnie po prostu... To nie to. O, jak macie na przykład tą, to musicie ją idealnie podciąć, żeby właśnie wyszedł taki efekt. I zaraz wam pokażę. Musicie po prostu znaleźć odpowiedni fragment, który właśnie potniecie i stworzy się taki jak wejście, coś w tym stylu. O, i na przykład tu, ja sobie zrobię. Zobaczcie. I... I to trzeba wyczuć, kiedy jest odpowiedni fragment. I tutaj na przykład mogę se przydłużyć. I to było gdzieś w tym momencie. O. Gdzieś tu. O. I w tym momencie robimy właśnie ten efekt i dajemy tu swoje audio itp. I teraz tutaj zostawiamy cały czas to, tylko w tym momencie przecinamy sobie tutaj split i przyciszamy tą muzyczkę, żeby było nas odpowiednio słychać. I teraz ja wam pokażę, jak już... O, na przykład na tym. I to tak wtedy wygląda. To dajemy sobie na sam koniec, żeby też taki fajny efekcik był, jak się będę witać. To sobie przeciągamy, dopóki skończę mówić i wtedy pokażę wam, jak dalej zrobić. I tutaj jeszcze jedno Xerox ma taki fajny efekcik. Ja nie mówię wam, że macie zrobić tak jak ja, tylko wam pokazuję, bo jak zrobić właśnie taki efekt, jak ma Xerox na filmach, bo czasami może wam się to mega przydać. Nie wiem, czy mega przydać, ale po prostu wam pokazuję to, co nie. I możemy zrobić na przykład taki efekt, co nie. Ja to mam w zwykłej Filmorze, tego nie pobracie, ja pobrałem trochę z innej strony ten Galaxy Pack. No, męczyłem się 2 godziny nad pobraniem niego, no. Nie mówię, że było łatwo ten pak. Ten pak się długo męczy. Można się męczyć nad nim, ale jak już
go pobierzecie, to on jest naprawdę mega przydatny. Wiawo X dajecie sobie tu. Możecie zmienić na kolor, nie wiem, szary. I zobaczcie, jak to spoko teraz wygląda. I to teraz naprawdę trochę przypomina efekty z eksport, potem wam pokażę. Jak to, to teraz bardzo przypomina nawet wejście z Aeroxa. I teraz macie taki efekcik fajny stworzony i możecie w sumie go dać nawet dotąd. By to fajnie było. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. I tutaj już widzicie i właśnie macie takie wejście jakby. Potem możecie dodać swoje logo, tutaj awatar. No to po prostu dodajecie sobie tu. I sobie wchodzicie i dodajecie. Dobra, ale to nie na to dzisiaj odcinek. Co chciałem wam jeszcze pokazać. Teraz jak już macie to, to po... Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Pogadajmy o Kosmosie. Pod ostatnim odcinkiem z Pogadajmy o Kosmosie to widzicie. No i żeby takie efekty właśnie zrobić, to po prostu ja to robię w taki sposób. Nie wiem, czy... Ja wam pokażę to w najłatwiejszy sposób. Tu macie w przejście, ja sobie robiłem po prostu przejście, żeby mieć jakieś spoko. Dobra, ale to nie jest dzisiejszy temat filmu. Jak zrobić właśnie takie wstawki do filmu, trzech subskrybentów i ten. No to wpisujecie po prostu sobie YouTube, swój YouTube. I teraz co robicie? Wchodzicie sobie na swój kanał, mój kanał. I teraz, jeśli chcecie na przykład zrobić tą swoją wstawkę ze swoim awatarem, to po prostu wchodzicie tu. Ja mam właśnie takie coś, nie wiem, czy wy też takie coś macie. Ja mam takie coś jak narzędzie wycinania. Po prostu biorę sobie nowy i mam takie fajne wejście. Naprawdę jest mega, mega przydatne. Czasami w filmach. I nowy jeszcze. O. I mamy taki fajny ten. Zapisujemy go sobie w obrazach. Zapisz. A jak zrobić trzech ostatnich subskrybentów, to po prostu wchodzimy w studio twórców. Możemy nawet zrobić innego koloru. Też wam pokażę jak innego. Xerox akurat z takiego czegoś korzysta. No ale nie trzeba oczywiście takich kolorów jak ma Xerox. Można sobie też inne dać. Dobra, to wchodzicie teraz w społeczność. Subskrybenci i trzech ostatnich, czyli Filip Sawicki, Koni, Freku, dajecie sobie tutaj, dajecie sobie nowy, to jeszcze dajecie tutaj, bo mi się pomyliło, i nowy, i po prostu wycinacie ich tutaj idealnie, plik, zapisz jako 5-5-4, ja tak se nazwię po prostu labeki, bo po prostu mi się nie chce pisać tych nazw, koni. W ogóle mega dziękuję wam za tyle subów, 430, mega, mega naprawdę wam za to dziękuję. Jak mogę trochę zanudzenia tym filmie, to sorry, ale chcę wam po prostu jak najlepiej wytłumaczyć to i tyle. Bo wiele osób mnie prosiło właśnie, jak montuję swoje filmy. Potem wam pokażę, jak zrobić jeszcze przejścia do filmów. Itp, itp. Dobra, mamy to wszystko dobrane. Teraz klikamy znowu import. Pulpit. W sumie możemy inaczej to zrobić. Czekajcie, czekajcie. Wejście może być takie, jak obecnie tutaj jest. Ale zrobimy to tak. To sobie przeciągniemy tutaj. Nie, nie wstawka będzie tutaj. Ja nie mam tu swojego głosu, tylko po prostu wam pokażę, jak to zrobić. Okej. Okay. Dodajemy ten dźwięk. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i możecie po prostu tutaj. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witajcie w kolejnym. Jak jest za głośno mioseneczka, to możecie sobie podgłośnić. To też. No i fajnie. No i teraz co robimy? Klikamy import, import media files.
obrazy i przechwytywanie było to pierwsze. I teraz robimy tak. Cześć. Możemy sobie tutaj dodać green screen i usunąć to białe tło. I macie takie wtedy okrągłe. To fajnie wygląda. Może nie mam Full HD, bo właśnie mój komputer nie zapisuje takich rzeczy w Full HD, ale i tak to fajnie wygląda. Możecie zrobić sobie, no tak. Ja tam mówię jeszcze o lajkach, to o lajkach wam też pokażę, jak zrobić. I teraz, jeśli chcecie zrobić przejście do tego, klikacie dwa razy lewy przycisk myszy i dajecie po prostu sobie boom. I teraz możecie sobie zmniejszyć dowolnie, ja to sobie zmniejszam, żeby to fajnie wyglądało. I macie na razie, tak to wszystko wygląda. Według mnie naprawdę to spoko wygląda. I na pewno tutaj możecie sobie podnieść bardzo oglądalność widzów. Na takim filmem, jak już zmontujecie lepiej, to naprawdę możecie sobie nieźle podnieść. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I teraz możecie sobie jeszcze przeciągnąć, jak tu źle zrobiliście. Nie wiem, takie na 6 sekund. O, i te. I pod ostatnim odcinkiem. I robicie dokładnie to samo, co wtedy. Wchodzicie sobie na YouTube. Mój kanał. Pogadajmy o kosmosie. No ja właśnie tutaj, jak widzicie, zrobiłem sobie taki efekt. Dobra. I co teraz robicie? Jak macie te lajki, co nie? To klikacie znowu nowy i po prostu kopiujecie te lajki. Ja tu miałem z ciemnym motywem, ale teraz już nie będę zmieniał, bo po prostu po co? Obojętnie jaki motyw jest. Przepraszam, Messenger. Obojętnie jaki motyw macie. Obojętnie. No i macie to. Teraz nowy klikacie. O Jezus. Nowy jeszcze raz. Nowy. I tutaj macie wyświetlenia. Plik. Zapisz jako. Ja tam sobie cyfry piszę po prostu po to, żeby tak sobie po prostu mi się nie chce pisać tych. Nazywa to. I tyle łapeczek w górę. I tu musicie się wykazać naprawdę już lepszym montażem, bo ja tu mówię szybko. Czekaj, tu są wyświetlenia. I to trzeba sobie dodajecie to wszystko po kolei, żeby po prostu to sobie dodać i żebyście już potem nie musieli tego dodawać po prostu i tyle. Przepraszam. No i to wszystko macie. O, i tu macie akurat te łapki. O. I teraz szybko to usuwacie. Okej. Oczywiście prawy przycisk myszy lewy. Wucham. Taki efekcik możemy zrobić. No. Możemy takie przechylenie dać sobie lekkie. Okej. A, i jeszcze jedno, bo tutaj jak dacie teraz wyświetlenia, akurat tu ja nie mam takiej sytuacji, ale jak przy większych obiektach właśnie, to potem się dzieje taki problem, że po prostu to wkracza, jedno dłuższe po prostu wkracza na drugie i potem się po prostu nie da, ludzie nie widzą. Po prostu Jezus, no, no nie widać tego. Po prostu wkracza na to i tej drugiej, która powierzchnia jest mniejsza tego, to po prostu tego nie widać. Wiem, wytłumaczyłem to wam, że te... Mega, dziękuję. Tu standardowo pojawia... O. No sobie to przeciągnę na maksa. Okej. Mega, dziękuję. Tu standardowo pojawiam się teraz... No i trzy ostatnie suby to robicie. Tak, znowu przeciągacie lewym... prawym przyciskiem myszy. Dłuższe damy sobie trochę. O takie. Split. O, i tu macie.
Przy trzech obiektach robi się trochę już trudniejszy problem, bo zobaczycie, jaki potem się dzieje właśnie taki problem. O, jest 100 łapki tutaj. No to są wyświetlenia. O, i se tak ponazywałem i teraz se tego nie znajdę. Czekaj, to... Ta. No i po prostu... Split se dajecie. I no to dajecie... jeszcze jedna ważna rzecz. Nie zmniejszajcie przed dodaniem jakiegoś przejścia, bo wtedy nadal będziecie mieli duże obiekty. Więc zmniejszajcie dopiero, kiedy dodacie przejście. To taka jedna mała rada ode mnie. Po prostu potem to nie będzie fajnie wyglądać. Tu. Tutaj dodajecie sobie, nie wiem. Obojętnie jakie. Ogólnie to są, jak tam mieliście, to ja wam pokazałem trzech ostatnich, ale to jak pewnie się domyślacie, jest to film już rzucony na kanał, jest to film Pogadajmy o kosmosie. No. I tyle. Nie, ja zamulam dzisiaj strasznie w tym filmie. Którzy ostatnio zasubskrybowali kanał, no. Bardzo wam za to dziękuję. A teraz zapraszam was już do oglądania filmu. I patrzcie teraz, co robicie. Teraz ważna rzecz. Robicie split. Tutaj też split. Przesuwacie sobie to, dopóki nie wdacie intra. I ja robię taką małą sztuczkę. Intro już mam zrobione. Jak chcecie, mogę wam pokazać, jak zrobić takie intro. Ja wam tylko powiem, sam tego intra nie robiłem. Korzystam z Panzo i tak intra nie potrafię robić. Ale może się kiedyś nauczę i fajnie to będzie wyglądać. Ale dobra. I teraz po prostu sobie wchodzicie tu. Dwa razy lewy przycisk myszy, zero. Ściszacie. Ja to robię w taki sposób, że po prostu dodaję tą nutę teraz, refren. Podgłaśniam na stówę. I tu. I tu muszę wyciszyć. O. No i możecie dodać sobie tutaj taką krótką bitkę. I teraz dodajecie sobie to. I teraz możecie sobie to już usunąć, bo teraz wam pokażę, jak zrobić te efekty do filmów. To w sumie ja bym tutaj skrócił, bo właśnie, żeby było równo z tym, bo potem będziecie się z tym strasznie męczyli. Okay, ja już wiem, i lewy przycisk myszy przeciągacie na to. I, i teraz... Tutaj macie film, a jeśli chcecie dodać przejście, pokazywałem to w pierwszym odcinku, ale może ludzie nie wiedzieli, to tutaj po prostu sobie przyciągacie lewym przyciskiem myszy. No i macie takie coś. Tutaj możecie sobie podgłośnić audio, tu możecie sobie właśnie dodać jakieś podgłośnienia, na ile ma być. Itp, itp. Tutaj macie różne przejścia. Tutaj macie też overlays, to co wam pokazywałem, możecie zrobić na przykład ruszające się, czyli może przykład tak jak ja mam w niektórych filmach, też korzystam z tego, że po prostu się rusza, tutaj chaos może być takie coś. Oczywiście od razu możecie, jak dwa razy naciśniecie, to od razu możecie sprawdzić, jak to wygląda. Tutaj macie jeszcze takie coś jak elements, czyli po prostu pojawiają wam się... No, zaraz wam też to pokażę. Po prostu pojawiają się wam takie efekty.
Tutaj możecie przeróżne po prostu dodawać. Tutaj czasami niektóre efekty się tak bugują, że po prostu naciskacie i powinno to się pobierać fajnie wam, ale nie pobiera się. Więc nie martwcie się tym, bo czasami po prostu efekty tak się bugują. Dobra, co jeszcze? Efekty jakieś subskrybuj, to wam pokazałem. To też, no to subskrybuj, no to wam mówiłem, jak usunąć z tego green screen, klikać prawie wszystkie myszy lewy, green screen i macie już efekcik. No i teraz to macie. Co jeszcze tutaj mogę wam pokazać? Tutaj możecie sobie dodać takie sample wideo, czyli na przykład takie odliczanie do początku filmu. Czasami może wam się to przydać, czasami nie, w zależności czy się korzystacie z tego czy nie. No i na przykład takie coś. No ale ja to usunę. Po prostu może tego nie chcę w filmie. No i to by chyba było na tyle z tego filmu. Bo tu co więcej mogę wam powiedzieć, po prostu nic. Tu już nic po prostu nie ma, żeby wam pokazać. O, tu macie takie też fajne efekty, naprawdę. No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. No, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego materiału. Przepraszam, że trochę zamulałem na tym odcinku. No, ale po prostu tak była czasami. Trzymajcie się, pion.